Co? Nie wiem, gdzie uderzać. Dzisiaj mówimy w porcie. Patrz, jak ja uwielbiam rozwiązywać takie trudne zagadnienia. Witam wszystkich serdecznie na drugiej edycji sportowego sondacza organizowanego przez Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego Wody Team. Łowimy ze stałego lądu. Absolutnie nie wchodzimy na jednostki, które są zatrzymowane w tej porcie. Po zmierzeniu ryby przez sędziego, to co zawodnik robi z rybą wymiarową, to jest jego interes, jego biznes, tak? Może wypuścić, może zabrać. Gdyby ktoś łowił metodą bocznego troka, to tylko jeden boczny trok i jedna sztuczna przynęta. Sandacz jest oczywiście rybą premiowaną i jest prosty przykład. Jeżeli ktoś złowi jednego sandacza wymiarowego, a kolega złowi nawet i 20 flounder wymiarowych, to wygrywa jeden sandacz. Poza sandaczem wymiar ochronny 45 cm, punktowany jest okoń 20 cm, flądrowate 25, niezależnie czy jest to stornia, czy jest to gładzica, turbo 30 cm, troć 50. Więc życzę wszystkim połamania wędek. No i poszedł, podbierak wleciał. No zobaczcie, jeśli się zawody nie zaczęły, a już są straty. Ale mówisz, Adam, że dasz radę wyciągnąć. Ten podbierak, tak. Bez problemu. Kiedyś wędkę wyjąłem gościowi. Co to jest? Powiem ci, to jest jakiś czarnuch. Czekam, Wodzie. To tak teraz nie wolno mówić ponoć. No ja ci czekaj. Daj. O, i poszedł. Nie, go wyciągnę się, zahaczyć mają. Jedzie sędzia na rowerze, patrz jaki wycwaniony. A dobrze. A to mechanizacja! Ale coś? Ale ty hamulców to ty nie masz. No nie mam. Ty, ale ty uważaj na tych pirsach. Patrz jaki czad, ej. Szprota, ale martwa. Ale martwa na pewno? Tak. Zobaczcie, nie ma o czym mówić. Zobaczcie, i to jest to, o czym dzisiaj mieliście filmik, że jest full szproty w porcie zrzuconej z kutrów, nie? Tak jest. Martwej. Tak, że ryba jest nakarmiona. No, całkiem możliwe. Ty tu, ja widzę, masz komfortowe warunki. No, zajebiście. Się urządził, nie? Bo koledzy z tej strony to już gorzej, zobaczcie jak ciasno. Ale no w sumie to ile? 95 osób dzisiaj na zawodach, więc musi być ciasno. Ale w grupie raźnie, nie? Dobry wieczór. Cześć, no jak? Chciałem przede wszystkim piątkę zbić, jeśli można. Oczywiście. Pogratulować kanału, bardzo miło się ogląda. O no, popatrz, to ja już jestem teraz czerwony, już mi cieplej. Ciśniemy dalej, ciśniemy. To jest, bo chcemy zajść na sam koniec. O, żeż mordę. Co to jest? Makaron. No co zrobić? Ale to jest twoja? Nie, twoja. Moja, moja. O, to broda taka. Za dużo ziółki nawinąłem, bo nie miałem czasu. Jest i Andrzej. I Andrzej co? Chęci są. Jeszcze? Pierwsza godzina to chęci są. No i oj, mamy koleżankę. Koleżanka też łowi? Ja myślałem, że tylko osoba towarzysząca. Nie, też łowię. Na razie pana złowią, który się zebrał już, bo się zestawy splątały. Aha, no ja już też, słuchajcie, ja już też urwałem. Ale wy tu macie ciasno. Ciasno macie, ale to w grupie raźniej, nie? W grupie cieplej. O, właśnie. O, natomiast tam jest nielegalne zgromadzenie. Pójdziemy tam zobaczyć. Ogólnie, słuchajcie, jest naprawdę bardzo miło. Nic nie chcę tam jeść. Co? Może lepiej tam to może tak. Ja tam pójdę, ale to ocenzurujemy. Uwaga. Zakryję dłoń. Nie, no to trzeba pokazać, słuchajcie, to trzeba pokazać. Ty masz prywatną poduszkę, ej. I siedzenie prywatne. On jeszcze kołderkę ma. Kto mnie obudził? No wiszko. Adaś, biedny. Ty przyjechałeś z koło brzegu tyle kilometrów, żeby teraz spać. Żeby się spóźnić jeszcze, nie? No, wszyscy na niego czekaliśmy w ogóle, taka draka, nie? Każdy dzwonił do niego. No. Dwa razy dzwoniłem. A ja sobie śpię i sobie myślę, kurde, czego ten budzik tak szybko dzwoni, nie? W końcu patrzę, Michał, Morska TV, i tak myślę. No nie, to ktoś dzwoni do mnie, nie? Co jest? Halo? Pewnie wywiad na żywo musiał odebrać. Oczywiście, ciśniemy dalej, zobaczcie, jest wesoło, słuchajcie. No może ryby nie ma na razie, ale wesoło jest. Tajna przynęta. To znaczy chwilowo tam spróbuję. Główka 20, no to chyba tak optymalna dzisiaj. No nawet 25 ma akurat. Zobaczymy.
Jesteśmy pod dźwigiem. I dobrze, że jest dźwig, bo będziemy wrzucać do wody nie tylko przynętę, ale też echosondę. I no kolega ma takie ustrojstwo, zobacz, z komórką przyklejoną. Co? No normalnie, żyć nie umierać. Zobaczcie, macie, to jest Deeper, nie? Co to jest? Tak, Deeper Chill Plus, ale z nakładką tą nocną. Coś tutaj pływa. Ale dobra, masz duże doświadczenie z Deeperem? Nie, to jest świeży zakup. No jak chcecie taki dłuższy filmik z Deeperem, to macie go tam. A 3 lata temu tutaj byłem, cały port żeśmy wskoczyli i tylko śledzie wykrył. No ale to wygląda spoko, tylko teraz słuchaj, złów te ryby, nie? Cześć Hubercie, jesteś z Warszawy? Spod Warszawy. Zarzuć, no. Zarzuć, o. Spod Warszawy. Bardzo dobrze, i co powiesz, wędkowałeś już kiedyś w morzu? Tak. 2 razy byłem na dorszach i raz na śledziach. Aha. O, i na dorszach normalnie skutra? Tak. To ile ty miałeś lat, bo od roku nie pływamy? Wtedy to chyba było z 10. 10 lat. Wymiotowałeś? Tak. To tak samo jak ja, czyli dobrze, bo jak miał lepiej niż ja, to słaby temat. Nie można tak, żeby wiecie, żeby lepiej niż ja, no. A dzisiaj łowimy sondacze i co, i myślisz, coś będzie? No, tak bardziej na nie, bo taka pogoda. Spróbuj flądrę złowić. Mniejsza główka, mniejsza przynęta i może flądra weźmie, wiesz? Tak. No, bo tutaj z sandaczem dzisiaj może być problem. Dobra, lecimy dalej, tak jak widzicie, mamy kobiety tutaj, mamy młodzież i bardzo dobrze, o to chodzi. To, a próbowałeś na flądrę? No właśnie to robię. No to dobrze, to jest tego, to jest chyba dzisiaj strzał w dziesiątkę, ja myślę. Tak mi się wydaje, chociaż na razie nie, no zobaczymy. Masz namiot? No tam ja go włożyłem, osobowy, cały. Ale wyciągnijcie go zaraz na ten, nie? Okej. Dajcie go do góry, no. Ja pierdolę, to jest okrężny sobie. A ty już na tylko wyciągać. Co tu jest? Ja pierdolę. Teraz ryby. A ten piątek znalazł. Przebić i ciepło będzie. Przez godzinę podstawiłem. Ale on jest cały. I co? Fajnie, nie? Fajnie. Ty, ale nawet spokojnie tu mówię, trzeba będzie bardziej wiało. Kurczę, no najlepsza miejscówka, nie? Dlatego tak gęsto tu. Okej, słuchajcie, godzina później wracamy. Chłopaki mają echosondę i co, pomogła ona coś? No raczej nie. No to tam coś tam pływa w wodzie, natomiast to jest, no już zerwaliśmy. No. Aha. Na razie tyle. Ale powiem wam tak, byliśmy, w zasadzie w samym porcie już żeśmy byli. Aha. I tu jest cicho. To także trzymajcie tą miejscówkę, jak wierzycie w tą miejscówkę, to trzymajcie, bo tu jest cicho, nie? No tak. A wszędzie indziej zobaczcie, jak jest gęsto. Tak. Tak jak to. No to nie się. Dobra, idę zarzucić chociaż raz, tak Michał, tu widzę. Nie rzucaj. Daj spokój, no, nikt nie rzuca, zobacz, jaka miejscowa się marnuje. Okej, mała przerwa, 2 godziny łowienia. Meldujemy, że nic. To słabo, słabi wędkarze. Ryby, tak poza wczoraj ryby było moc. Jakie koło, takie ryby. Ale ryby. Tylko ja się tak zastanawiam, czy te wszystkie deepery sobie dobrze radzą w słonej wodzie, wiesz? No. Dokładnie. Ale pierwsze zakłócenia, nie? Wcześniej nie było zakłóceń. Wcześniej nawet tego nie pokazywał. Mhm. No jakiś bullshit totalny, bo to na pewno nie jest te ryby. No. To ewentualnie tam na 5 metrach na dole, nie? Tak. No. Ciekawe, co on tu pokazuje. Coś się odbija, nie? Kolejny raz coś urwane. Wiatr jest nieprzewidywalny, no wieje w każdą stronę prawie. Zmienia się też trochę. Ponoć 100 na godzinę ciśnie, więc zaczyna się robić ciekawie. Bez brania. Morale siadły, co? No.
Nie, ten urwany zestaw. Ja miałem tu na łodzi, ale zeszło. No tak to widzę. No. Kamerka padła też. Bateria? Chyba ja też padłem. Trzecia godzina, w zasadzie jesteśmy na takim półmetku, ale słyszycie jak to wieje. Ale kurde, tu jest coś. O, widzisz? Patrz, co robi z bycionką, patrz. No, szarpie. Patrz. O! Nowa wędka. Nie podawaj nazwy. No nie, no, może woda jakaś, wiesz, trzeba to zwrócić, nie? Tnie normalnie jak żeletka. I nowa plecionka 8-splotowa. Fajnie. Równo czwarta. Równo czwarta rano, panowie. Jest pierwsza ryba. Ja już myślałem, że będzie naprawdę na zero, nie? Jest ryba... Ciernik. Taki mały. Tak. Ale żywotny. Dobra, słuchajcie, chyba nie ma żadnej ryby, także no tak wyszło jak wyszło. Ale była sobowa, bardzo fajna, złożyliśmy namiot dwuosobowy, szmatę i podbiera. Całkiem spoko. Cześć.